tradycyjne złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikami, uroczysta msza święta w intencji ojczyzny, przemarsz korowodu ze 100-metrową flagą oraz piknik wojskowy. Tak Narodowe Święto Niepodległości obchodzono w gminie Istebna. Szanowni Państwo, zacni goście, drodzy mieszkańcy gminy Istebna, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj w amfiteatrze. Jest mi niezmiernie miło widzieć tyle osób i tym bardziej, że w gminie Istebna po raz pierwszy w tak bogaty, uroczysty sposób obchodzimy wspólnie Święto Niepodległości. 103. rocznica odzyskania niepodległości zobowiązuje. Zobowiązuje nas Polaków, nas, górali, mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej do świętowania. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że wspólnie możemy tutaj dzisiaj wyrazić temu świętu należny charakter. Polacy pokazują, że symbole narodowe, biało-czerwona flaga, którą tutaj dzisiaj nieśliśmy do amfiteatru pod skocznią, podczas której wspólnie modliliśmy się, to jest coś, co jest, myślę, że najpiękniejszą rzeczą, z której jestem bardzo dumna, i to jest kwestia, którą w następnych latach na pewno będziemy w Istebnej prezentować. Drodzy Państwo, dzisiaj żyjemy w pięknym, wolnym kraju. Jesteśmy dumnymi Polakami. Choć wszyscy wiemy, że ta wolność, którą mamy, nie jest dana nam raz na zawsze. My musimy o tą wolność bardzo mocno dbać. My musimy strzec naszej wolności. I dzisiaj, z okazji tego święta, chciałam wyrazić szczególne podziękowania i wyrazy uznania dla wszystkich żołnierzy, dla Wojska Polskiego, którzy strzegą naszych granic, którzy narażają własnym życiem, służąc nam, Polakom, abyśmy mogli żyć w bezpiecznym, wolnym kraju, abyśmy mogli mówić w naszym pięknym języku polskim, abyśmy mogli z dumą prezentować nasze biało-czerwone barwy. Bardzo się cieszymy, że tak duża ilość mieszkańców, ale i gości przyjechała do Istebnej dzisiaj, by wspólnie świętować Narodowe Święto Niepodległości. Zorganizowaliśmy po raz pierwszy piknik wojskowy, na którym między innymi można zobaczyć sprzęt Wojska Polskiego, który oni na co dzień używają, a jednak myślę, że to najmłodsze pokolenie nie miało jeszcze okazji na własne oczy zobaczyć właśnie takich samochodów bojowych, czy też innego sprzętu wykorzystywanego w Wojsku Polskim. Dzisiaj swój sprzęt prezentują między innymi 6. Brygada Powietrzno-Desantowa z Krakowa, 18. Batalion Powietrzno-Desantowy imienia kapitana Ignacego Gazurka z Bielska-Białej, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 16. Batalion z Niska, Śląska Brygada Obrony Terytorialnej z Katowic, 133. Batalion Lekkiej Piechoty z Cieszyna, Wojewódzki Sztab Wojskowy z Katowic. Można też podejść do stoiska Zostań Żołnierz. Częstujemy też grochówką żołnierską, no ale do naszych obchodów włączyło się też koło gospodyń wiejskich z Istebnej, z Jaworzynki, z Koniakowa. Można coś ciepłego zjeść, skosztować, ale przede wszystkim poczuć to, że możemy swobodnie tutaj przychodzić, swobodnie się przemieszczać, bo właśnie to wszystko świadczy o naszej wolności, wolności naszego kraju, ojczyzny, którą wszyscy kochamy i dzisiaj wyjątkowo czujemy się patriotami.
Zakończyć chcemy wyjątkowo piknik wojskowy, nie tylko jako uczczenie niepodległości, ale też tego roku, w którym świętujemy istnienie wioski Istebna i Jaworzynka, które mają 400 lat. I na koniec chcemy puścić salwę honorową w powietrze w postaci pięknego pokazu sztucznych ogni. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.